Witam cię, cześć, w tym nowym, pięknym dniu. Spakowany komputer, wszystkie sprzęty spakowane, film zmontowany, wrzucony, ustawiony na 18:30. 9 godzina jest. O 10 grają moi chłopaki w piłkę. No i teraz normalnie, prawdopodobnie, jakbym miał takie spóźnienie, bo chciałem wyjechać wcześniej, no ale musiałem zmontować film, to bym poszedł na ten mecz. Tylko z drugiej strony chcę jechać na skoki, które są o 17:00. I po meczu boję się, żebym nie zdążył. I zaraz się wyjaśni, czy zostajemy jeszcze chwilę, czy już jedziemy. I co, jeszcze zmiana trocin? Zmieniasz trociny? Na to wygląda. Tak? Tutaj jesteś. Cześć, Mordek. A i karma? Mam karmę. Mordek zostawiony u babci, a ja stwierdziłem, że jednak szybko do tego. Zagram na mecz, pojadę na mecz, szybko zagram. Zwłaszcza, że jest za 20:10. Niestety. Znaczy, niestety, piłka wygrała. Ubrania mam w pracy, więc muszę... Zostawiłem je specjalnie, ale muszę po nie wrócić. Na szczęście wszystko i tak jest praktycznie po drodze. Trudno, najwyżej nie będzie skoków narciarskich. Pokazany. Piłka wygrywa. Po raz kolejny. Jednak warto było przyjechać. Warto było przyjechać na mecz 0-0 z zespołem, który chyba trzecie miejsce zajmuje. Tak zerkam na samochód i szukam swojego sprzętu, który jest w środku. Ale na szczęście jest. Jak coś, zapakowałem się ze sprzętem pod prokuraturą, więc raczej tutaj by nikt nie chciał się włamać do samochodu. Zwycięstwo jedną z lepszych drużyn chyba miała, bodajże w tej chwili trzecie miejsce. Także cieszę się. No, chciałem iść na skoki, no tylko nie zabiorę się. No właśnie, no i teraz ci robię... Nie, dobra, co ty? No nie. A słuchaj, dobra, inaczej, powiedz mi tak, bo wyciągi są tutaj. Gdzie są te wyciągi? No tutaj, no, po drugiej stronie, widzisz, tam jeżdżą. Jesteśmy na miejscu, 4 godziny 15 jechaliśmy, bez żadnych przerw, bez żadnego odpoczynku, także szybko, sprawnie. No i jesteśmy na miejscu. Piękna pogoda. No i teraz jest tutaj też Mariusz, z którym się wymieniamy. Tylko zostawia mi, skomplikowana sprawa, ale zostawia mi swoje dzieci na jeden dzień. Tylko no właśnie pomyślałem sobie o tym, że na skoki wszyscy nie pojedziemy, bo się nie zmieścimy w samochodzie. Coś muszę wykombinować. Ale już jesteśmy. Uff. Co, Milo? Nie patrz się na mnie, patrz, a pokaż jak wyglądam. Bo ja tylko teraz... Jak wyglądasz? A tam jest gdzieś tam Giewont. Prawda, muszę, co nie? Emilo! A i Mariusz, znasz wyniki meczu? 0-0. 0-0. A drugi? A drugi? Wygraliśmy 3-2. O, to dobrze. To super. Także bardzo dobre wiadomości. Pierwszy remis. Później wygrana 3-2, to już mi chłopaki przesłali SMS-y, wiadomości po drodze, że wygraliśmy. Idź do taty na skoki, zamiast... Idziesz jak ładnie? Jeszcze raz. Skok, z wybiciem dobrym. O właśnie. No i okazuje się, że nie pojechaliśmy na skoki, bo skoki w niedzielę się zaczęło o 14:30, a nie o 17:00, tak jak ja myślałem. Tylko Michalina chciała ze mną jechać. No. Niestety, nie pojechaliśmy, więc się byczymy, tak? No dobra, nagram to sobie na lekcji. Nagram panią. Myślę, dobra. Jeszcze sobie vloga nagram.
z tej strony Milo, teraz jestem na lekcji matematyki. Nie jest fajnie. Bo tam dobra. O mnie pani idzie. Śpi jedną. To nie. I leci się na dół. Jeden. I trzy. Sila. Mami, uciekaj. Zajmę się nim. Szybko. Mati! Ej! No! Marcel wziął od Mateusza żel. Mateusz się żeluje. A Marcel nie lubi się żelować. I zresztą Marcel ma bardzo sztywne włosy. Tak? Gdzie to jest? To by się nie da ułożyć włosów. Zgadza się? Pokaż mi swoje włosy. A, i jeszcze jedna rzecz. Pokaż. Bo codziennie są jakieś wypadki, a ja, pokaż mi głowę swoją. A ja nie powiedziałem, już schodzi. Ale może będzie widać. Marcel tutaj jest dziura. Rozwalił sobie głowę, tak? Gdzie? O kant stołu jak był. Gdzie? W gościach. Ale gdzie? No tutaj, zobacz. Tak, słucham? Dziadek. A, no, no. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia dziadka. Bardzo dziękuję, moje kochane wnuczki. No, zrobię wam zdjęcie. No, zrobię wam zdjęcie. Wstawisz to na Facebooka, czy można? Mogę, można. Wstawię. Halo! Halo, dzieciaki, odłożysz telefony i inne sprzęty. Obiecałem, że przy 60 tysiącach zgolę brodę. No i ta chwila już jest coraz bliżej. Dziękuję za wszystkie suby. A Miłosz mnie ostro goni. A Marcel jak na 7-latka radzi sobie i tak bardzo dobrze. Ale oczywiście ja wielokrotnie i zawsze powtarzałem, że nie suby się liczą, tylko ilość wyświetleń. Bo ta ilość wyświetleń jest najważniejsza, tak? Nie... Tego to nie mówiłeś. Ja, no. Bo nie oglądasz moich vlogów i dlatego. Oglądam. Oglądasz? Ilość wyświetleń. I tutaj faktycznie mogę się teraz pochwalić, bo prawdopodobnie YouTube bardzo promuje moje filmy i w ciągu ostatnich na przykład 48 godzin ilość wyświetleń moich wszystkich filmów miała 530 tysięcy. 530 tysięcy. No więc jest to bardzo duża ilość, jeżeli chodzi o ilość wyświetleń. I naprawdę, ale to jest tak, że ja wiem, jutro lub pojutrze już to minie i YouTube pewnie będzie promować kogoś innego. Promuje teraz mnie, moje filmy, gdzieś tam się kilka pod rząd pewnie spodobało, skumulowały się fajne filmy, podobają się, ludzie lajkują, komentują i jakby YouTube bardziej je promuje. Ale wiem, bo już to też tak kiedyś miałem. To idzie wszystko w górę, ale to nie tak, że będzie szło ciągle. Aczkolwiek jako ciekawostkę podam, że przy subskrypcjach Blołek w ciągu jednego dnia zdobył teraz ostatnio 10 tysięcy subskrypcji. I jutro czy pojutrze raz jego prześcignie i wskoczy na... Dobranoc, pa. Dobranoc. Wskoczy na trzecie miejsce i wyprzedzi Reziego. Chcę zacząć montować film, wyszedłem po aparat. Zmarznięty został w samochodzie, ale spotkałem górala. Spotkałem górala i spytałem się, jak to jest, jak się mówi, witajcie, witaj w nowym pięknym dniu. No i powiedział, witajcie w pięknym dniu. Ale ja się spytałem, a jak jest w liczbie pojedynczej? Czyli, że witam cię w tym pięknym dniu. A on mówi, nie, górale mówią jak wy. Że w liczbie mnogiej, dlatego od jutra będę mówić witajcie w pięknym dniu, o, tak to było. To po pierwsze, po drugie, Stoch wygrał i brawa należą się jemu. Nie byłem na tych skokach i powiem to by jako ciekawostkę przy tych 60 tysiącach subskrypcji taką rzecz. Po części chciałem jechać ja zobaczyć jak to będzie, ale nie miałem biletów, chciałem zobaczyć tą całą otoczkę jak to wygląda. Po drugie, chciałem pojechać dla ciebie, dla mojego widza. I wiesz co, jeżeli sobie myślisz, że moje życie jest takie, że cały czas robię, to tak jest, faktycznie. I staram się
być prawdziwy, nie udawać. Ale czasami, dosłownie czasami, zdarzają się takie momenty, że na przykład troszeczkę jakby chcę upiększyć to wszystko. I na przykład chciałem właśnie pojechać między innymi dla ciebie na te skoki, żeby właśnie materiał film był fajny. Ale musisz sobie zdawać sprawę, że nie zawsze tak jest, nie na człowiek, aczkolwiek, wiesz co, nagrywam te 200 chyba 40 ileś tam odcinków i naprawdę, jak sobie przemyślałem, to nie miałem takich chwil zwątpienia. Natomiast czasami jest tak, że na przykład trzeba coś wymusić, żeby zrobić fajny film. Mówię wymusić w tym sensie, że nie to, że wpadam do śniegu samochodem albo przewracam się, jest wypadek na nartach, nie. Mówię o takich rzeczach, że na przykład tak jak teraz, wyszedłem, żeby właśnie nagrać, znaczy wyszedłem po kamerę, po aparat, ale wyszedłem też tutaj na zewnątrz, żeby właśnie jakby upiększyć troszeczkę ten film. I tak właśnie nagrywam. Mówię to tobie, bo dużo osób się mnie pyta odnośnie nagrywania tego, jak to wszystko wygląda. I właśnie tak to wygląda. Jutro też będzie piękny dzień. O, jutro będzie bardzo piękny dzień. Fajnie, cieszę się, że jestem. Chłodno jest, ale super. Do jutra. Trzymaj się, cześć. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie subskrypcje. Chociaż nie, no, świętować będę dopiero jutro. A teraz czas pozdrowień. Będzie szybko i cicho, dlatego że już jest 23, a wszyscy śpią. No nie, chłopaki nie śpią. Nie mogą zasnąć. Patryk Szpakowski. Pozdrawiam cię serdecznie za to, że byłeś pierwszy. Patryk 22, pozdrawiam cię serdecznie za to, że byłeś drugi. Karol Ochwat, pozdrawiam cię serdecznie za to, że byłeś trzeci. To była najszybsza trójka, która najszybciej napisała komentarz pod ostatnim filmem. A teraz pytania i odpowiedzi osób, które wybrałem jako najciekawsze komentarze, właśnie związane z ostatnim filmem. Anna Obrządkiewicz, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Będziemy tańczyć na kanale Mazur Gra i grze Just Dance. Tam będziemy na pewno tańczyć. Huxon, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Ty i kilka innych osób pisało, żeby nie brać mobilnego. I faktycznie to są dobre argumenty. Myślę o stacjonarnym. Amikien, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie biorę pod uwagę tego. Jeżeli na przykład miałbym taki numer telefonu, to ile bym czasu poświęcał na rozmowy? Godzinę dziennie? Dwie? Nie. To odpada zupełnie. Gracjan Wilkos, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Odpalaliśmy na ziemi, dlatego że był śnieg. Jakby petarda wpadła w śnieg, a wcześniej tak było, to po prostu gasła. Dlatego na ziemi odpalaliśmy w miejscu, gdzie było sucho. I nie było ludzi. A, to już wszystko na dzisiaj. Trzymaj się, cześć. Hej.